Po odpadnięciu w czwartej rundzie Pucharu Polski w minioną środę internetowy klub piłkarski Olimpia Poznań wraca na ligowe podwórko, a więc A-klasowe boiska i będzie gościł na boisku Pogoni Książ Wielkopolski. A wykonawcą będzie zawodnik z numerem 13 Maciej Maćkowiak. Posłuchajcie tylko, jaki dobry doping tutaj panuje, co nie jest tak bardzo spotykane na boiskach A-klasy. Rzut rożny, Biernat. Dobra piłka teraz. Pierwsza sytuacja, będzie gol i mamy 1-0. Teraz pierwsza interwencja Kamila Lesińskiego w 21 minucie. Źle zbija piłkę wprost przed siebie i mamy 1-0 dla gospodarzy. Posłuchajcie. Letkiewicz. Kwaśnik. Walkowiak. Do boku do Paszkiewicza. Teraz gęsto jest od piłkarzy gospodarzy. Pesz wypuszcza Paszkiewicza po linii. Zobaczmy. W polu karnym już tylko Mateusz Pikul i Krystian Anczak. Pikul, Pikul. Dobre uderzenie i mamy bramkę. 1-1. 29 minuta i piłkarze Olimpii remisują w tym spotkaniu. No nic nie zapowiadało tego, że za chwilę strzelimy bramkę. A tutaj dobra akcja Paszkiewicza, wcześniej świetne podanie do Paszkiewicza od Zandrowicza. No i Mateusz Pikul był tam, gdzie być powinien i skierował piłkę do bramki. Ostatnie minuty zwiastują coś dobrego dla piłkarzy Olimpii. Kolejna akcja, Paszkiewicz. Dobrze, ale ładnie tu na ale nie, teraz błąd obrońcy. Dobra piłka, teraz będzie sam na sam Anczak i będzie bramka, gol! 2-1 w odstępie 2 minut. Olimpia zadaje 2 ciosy i mamy prowadzenie dla podopiecznych Dariusza Gajowieckiego. Krystian Anczak zdobywcą bramki. Świetna piłka, ależ kapitalnie, ale jeszcze przejmuje Olimpia. Pesz, nie ma czasu tutaj wychwalać pojedynczych zawodników, bo Pesz. Pesz, dobre uderzenie, Pesz i bramka! Co za uderzenie! Odpalił rakietę ziemia-powietrze i mamy 3-1. Fantastyczne uderzenie Gawła Peża. No muszę przyznać, że siedziałem z nim w busie, jak jechaliśmy na to spotkanie i pochwalił mi się, że strzeli 2 bramki w tym meczu. Jestem ciekaw, czy uda mu się jeszcze drugą zdobyć. No i oczywiście tym samym uzyskać pewne korzyści i zapewne rozwój swojej firmy. Pesz, dobre uderzenie, ależ bramka! Kapitalne uderzenie! Drugi gol Peża, Stadiony Świata. No nie wiem, która bramka była ładniejsza, pierwsza czy druga. No wydaje mi się, że teraz to uderzenie z 61 minuty zdecydowanie przebija pierwszą bramkę Gawła z 38 minuty. Kapitalne uderzenie.